Pejzaż Alfreda Wierusza Kowalskiego, zatytułowany Wyjazd powozem, powstał w 1890 roku. Został wykonany w stylu realistycznym, szkoła monachijska, technika olej na płótnie, wymiary 84 cm, wysokość 104 cm, długość. Obraz jest częścią Galerii Malarstwa Polskiego, wystawy stałej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w ratuszu. Pejzaż przedstawia odkryty drewniany powóz, ciągnięty przez parę koni po drodze wśród drzew. Dominujące barwy to szarości, błękity i brązy, z domieszką bieli i różu. Z głębi obrazu, ostrym łukiem w prawo, biegnie błotnista droga, na niej topniejący śnieg. Odbijają się w nim powóz i przydrożne drzewa. Na zakręcie drogi dwa konie. Po lewej kasztanowy, po prawej siwy. Biegną, kierując się wprost na widza. Za nimi od prawej w zakręt wjeżdża powóz. Konie mają rozszerzone chrapy. Z ich pysków wydobywa się para. Kasztanowy koń opuszcza głowę. Siwy koń ma głowę uniesioną i wysunięty język. Końmi powozi woźnica, siedzący na koźle. Jego twarz jest zarumieniona. Siwiejące wąsy opadają do kącików ust. Na głowie woźnicy kaszkiet. Ubrany jest w ciemno-szary płaszcz. Na dłoniach brązowe rękawiczki. Trzyma w nich wodze i bicz. Po obu stronach kozła wiszą dwie kuliste, zapalone latarnie. Wokół nich roztacza się biała, kolista poświata. Za woźnicą w powozie siedzą dwie kobiety. Ich twarze są zarumienione. Na głowach mają futrzane czapki. Czapka kobiety z lewej jest dodatkowo przewiązana szalem. Kobiety ubrane są w brązowe płaszcze z futrzanym kołnierzem. Dłonie schowane w futrzane mufki, kolana okryte futrzanym pledem. Po obu stronach błotnistej drogi rosną wysokie, młode drzewa bez liści. Gałęzie opruszone śniegiem, oszronione. Pośród drzew na ziemi topniejący śnieg. Za drzewami na linii horyzontu rozciąga się pasmo lasu. Szczyty bezlistnych koron zarysowują się na blado różowym niebie. W prawym, dolnym rogu obrazu sygnatura autora A.Wierusz-Kowalski. Obraz to odmiana pejzażu ze sztafarzem, czyli pejzażu przedstawiającego scenę, w której pojawia się postać ludzka lub zwierzęca. Należy do kategorii nokturnów, to znaczy pejzaży przedstawiających scenę w nocy, o zmierzchu, o zmroku, o świcie lub sztucznym oświetleniu. Autor dzieła posługuje się sfumato, czyli namalowanym, rozproszonym światem, dzięki któremu uzyskał wizualny nastrój tajemniczości, niepokoju. Niektóre obiekty na obrazie chowają się w cieniach i niedoświetleniach, przez co tracą swój wyraźny kształt i zostają pochłonięte przez nocne gry szarości i brązów. Autorzy skryptu audiodeskrypcji Dziecięca grupa, Zakręcona piętnastka, czytali Jacek Szyszko, Kasia Zawadzka, Mirek Lewkowicz.